Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. Na Atlasie oczywiście gramy na mapie Dzika Mapa. Pozdrawiamy Daniela. Lecimy sobie z następnym odcinkiem, oczywiście link do tej mapy znajdziecie w opisie. Lecimy sobie z następnym odcinkiem, dzisiaj będziemy sprzedawać świnie, bo już świnie mi tam troszeczkę, no za bardzo, przesadzają, tam chyba 126 kg co niektóre. Trzeba będzie całe wymienić, dosyć dużo. Dosyć dużo ich mam do sprzedania, bo mam ich bodajże 88 sztuk. Chlewnie jest dokładnie na 90 świń, ale mam 88. Jak mi się wydaje. Albo mam 90, nie wiem, już nie pamiętam. Chyba że jakieś teraz dwie lochy kupiłem jeszcze, zobaczyłem. Zobaczymy jak to będzie. Tak więc musimy wywieźć te stare świnie. Znaczy, no, nie są stare aż takie, ale bez przesady. Musimy je wywieźć i kupimy w zamian warklaki. Tak, żeby to ten cały cykl zaskoczył. I w sumie tak robię tutaj na tym gospodarstwie, że właśnie no, mam te dwie lochy, ale w sumie kurczę, chyba ją sprzedam. Bo przez przypadek je kupiłem i teraz mi nie będą pasowały. Zresztą zaraz zobaczymy jak to jest. Obornika jest dosyć dużo, ale teraz nie ściele, tak więc jest elegancko. Karmione były. Teraz tak, elegancko. Ile tutaj jest? Kurczę, widzę, no to są lochy. A więc chyba mam. Mam. No dobra, to chyba je też sprzedamy, ale to później. Najpierw te tuczniki. Zobaczymy ile ich tu jest. Troszeczkę, no właśnie, Polska biała. Po 100 kilo, ale czego tak po 100 kilo? Może je zostawić w sumie. Bo one, aha, bo to jest właśnie, ja je kupiłem wczoraj przez przypadek, czy nawet dzisiaj przez przypadek je kupiłem i bez transportu troszeczkę zapłaciłem. No dobra, niech one sobie zostaną, wiecie co, niech sobie zostaną. Na razie hoduję wielką białą Polską, o tutaj, i kupuję je jak one ważą po 30 kilo, jak mają 30, jak są warklakami, tak? Ważą 35, no i teraz tutaj widzicie, niektóre po 120, większość jest 126 kilo, ale na przykład widzę tutaj 125 i tak dalej, czyli no w sumie aż tak dużo nie zarobisz, bo zarobiłem tak, tutaj kupić za 400, tak, a tutaj kupuję i sprzedaję po 600. Tak słabawo powiem wam, że mi się tutaj opłaca. Nie wiem, dlaczego tak dziwnie wygląda, tu jest przeliczone, co nie? Żywiec zawsze się słabo opłaca, co nie? No i to jest przykład. Kupuję warchlaka jednego za 400, a sprzedaję tucznika za 600? Trochę słabawo jest. On zeżre mi tyle, że w głowie nie mieści. No dobra, no. No taki jest akurat ten sezon ustawiony jakoś dziwnie. Dobra, no lecimy sobie ze sprzedażą tych świń, ale wiecie co? Ja nie wchodzę w taki interes. To ja wolę, kurczę, maciory sobie kupić rzeczywiście i wtedy zarobię tutaj więcej, nie? Dobra, to sprzedaję te wszystkie tuczniki i kupię jeszcze sobie z 10 macior, bo tutaj nie chcę przesadzać za bardzo z tym limitem, bo chlewnia jest na 90 świn postawiona, tak więc jak kupię za dużo tych macior, to będzie źle, no więc nie. Sprzedaję te warklaki, to chyba nie był dobry pomysł, tak przynajmniej mi się tutaj wydaje. One są dosyć drogie, się je kupuje, albo chyba jest coś z ceną porąbane. Tak to nie, nieraz jest na tych sezonach, dobra. Ładujemy sobie. Czyli tak, zostawiamy te maciory, tylko lecimy z tym. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli po 600, nie? Nie, no to kurczę, ile jest? Oto kilka kursów będzie miał, ale nie. Muszę to zawieść, bo tak to... Dobra, już jest ok, tak? Potwierdź. Muszę je zawieść tak, bo tak to jak jeszcze będę je sprzedawał tak bez wożenia, to już w ogóle będę stratny, co nie? Ale jest ich tutaj trochę. Dobra, spokojnie, lecimy sobie. Troszeczkę nawet zwiedzę tą mapę, bo w sumie no rzadko tutaj jeżdżę sobie gdzieś, a mapa przecież fajne widoki ma. Elegancko na niej tutaj są te... Znaczy te ukształtowanie terenu jest. No może tak, wiecie co, jak sobie popatrzeć, ja też tak sobie właśnie tak pomyślałem o tej mapie, wiecie co, to jest tak samo. O kurczę, ale mnie powiedzło, jo! O, ja cię kręcę. Ma to troszeczkę ten, skręt ma ten słaby ten kejsik,
Ale dobra, powolutku sobie pojedziemy. Jeżeli chodzi o tą mapę, to mapa fajnie wygląda. Wiecie, że jak się tak popatrzy na te wszystkie tutaj góreczki, i to rzeczywiście naprawdę mega to robi wrażenie. Niesamowite. Ale z drugiej strony, jak macie tutaj pracować, to już tak fajnie nie jest, nie? Bo te górki troszeczkę są, no trochę wymagające są. To zresztą już się przekonałem, jak leciałem z tym. Z siewem. Dobra, jeszcze sobie zobaczę. Nie, to nie jest z tej strony. Z tej strony to jest pszenżyto tutaj rośnie moje. Tutaj kurczę, spóźniłem się z nawożeniem i chyba już nie będę mógł nawieźć, bo to jest 66%. Jeszcze jedno nawożenie potrzebuję. Tutaj na chwasty było opryskiwane, ale zapomniałem jeszcze raz nawieźć. Kurczę, no. A już chyba w takim stadium nie można nawozić. Jeszcze musiałbym dzisiaj zobaczyć, czy się tutaj udaje. Pszenżyto jest, nie? Na tej mapie są dodatkowe uprawy. Jest żyto, pszenżyto i bodajże lucerna. Można robić też siano z lucerny, tak więc to są te plusy. Dobra. Jak tutaj ten ruch uliczny? Tutaj widzę, o, bo widziałem tam z górki. Tutaj za krzakiem się schował, cwanie. Ruszyłby mnie, przyrżnąłby. Dobra. Aha, właśnie! Nie, dobra, to już wyjadę na tą drogę i zaraz i tak będę musiał zjechać na bok, bo nie za bardzo wiem, gdzie gdzie jest ten skup. Dobra, poczekajcie, sobie zjadę tutaj. Muszę je luknąć na mapę, bo mniej więcej wiem, że tutaj muszę w prawo skręcić, ale do końca to tak nie za bardzo. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj wyjechaliśmy, właśnie, to jest 112, to jest 122, to jest moje. Dobra, czyli w sumie jechać cały czas prosto, tutaj za wioską, skręcić i tutaj zjeżdżamy. Dobra. Handel z zwierzętami, tutaj też skupy jest. Słomę tam można opchnąć. Czyli generalnie prosta droga jest, nie? Dobra. Pomyślałem, że kurczę, znowu gdzieś tam pojadę. O kurczę, fajnie go przyhamowałem. Nie wyminął mnie. Dobra. No to luzem. Fajnie ten rzepak, kurczę, wygląda tutaj, nie? Akurat bardzo lubię właśnie tą. Akurat na tym geo to akurat rzepak tak ma, ale niestety jest ten duży plus, znaczy duży minus, na większości geo nie ma rzepaku właśnie w takim, że on kwitnie, w takim stadium. No niestety to jest duży minus i to nie jest fajne. Ale tu akurat jest taka możliwość, tak więc. Jest troszeczkę inaczej. Na tej mapie też są wreszcie fajnie. To jest jedna z niewielu map, gdzie są dobrze w miarę. Ta mapa jest w miarę dobrze oznakowana. Tutaj po prawej stronie jest wioska. Tu jest sklep. Nie wiem, czy to widać nawet. Czekajcie, bo ja kurczę, ty się rozwalę. Tutaj jest kup chyba jajek i wełnę można sprzedawać. Znaczy, sprzedać można, bo są dwa skupy. Tam u jednego gospodarza i przed takim sklepem, to wiem. Bo akurat kiedyś tam jeździłem i sobie to sprawdziłem. Fajny taki sklep społemowski jest. Ja nawet chyba gdzieś jakieś zdjęcie na u siebie na w społeczności wrzuciłem właśnie. Jakaś taka zimowa sceneria i właśnie tam sklep z połem. Dobra, poczekajcie. Tak, tu zakaz. A, bo tutaj się wjeżdża, tak. Tu nawet, kurczę, jak są te znaki ogarnięte, to można nawet i z kierunkowskazami jeździć i w ogóle, nie? Dobra, ciekawe, czy to mi się otworzy. Dobra, podjedziemy powolutku. A dobra, podniosło mi się. Dobra, teraz szukać, gdzie tu jest ta. Gdzie jest ta sprzedaż? Bo ja tu szczerze mówiąc. Ja pamiętam, jak to Daniel robił. Akurat w tym miejscu pamiętam, że kiedyś na live'ie to robił. Ja to pamiętam. Chociaż ja wiem. No, chyba to. Ale ja chyba. Ale. Ja nie tutaj przyjechałem. Ale pomyłka, dobra, to wyjeżdżamy stąd. Tutaj się sprzedaje, owszem, ale zboże się sprzedaje, a tutaj z drugiej strony, tutaj za płotem. Czekajcie, ja tam sobie wejdę, zobaczę. No, tutaj słomę się. Kurczę, nie mogę przeskoczyć tutaj. No nie mogę wejść, ale mi się wydaje, że to jest. Poczekajcie, jak zejdę na to. Ale nie, jak teraz mam problem, żeby wskoczyć, to. Mi się wydaje, że tutaj, bo tu jest ta słoma. Zresztą zaraz zobaczymy, na mapie najlepiej to sprawdzić. No właśnie. No to zrobiłem mistake'a małego. Tutaj będę musiał wrócić. Dobra, i tutaj wjechać. I tutaj jest. Dobra, czaję bazę. Dobra.
Gadamy sobie i lecimy. Ile tutaj tych świń mam? To trochę tych kursów będzie mnie czekać. Dzisiaj cały dzień wożenia świń. Ale nie. Nie, chyba z tych warchlaków to zrezygnuję, bo nie, to nie ma sensu, nie? Tutaj się nie opłaca akurat to robić. Coś jest porąbane z tymi cenami. Nie wiem. Dobra, sobie spadamy. Bo akurat tego, które tu używam, to one ma też te zwierzęta ogarnięte. Ja tego nie ogarniałem, tak więc nie wiem za bardzo, jak to jest. O, jeszcze kogutę sobie włączymy. Ale no, z tego co widzę, to nie za bardzo one się te warchlaki opłacają, bo to zarobisz 200 na jednej sztuce, a nie wiem ile tutaj, no jak na trudnym poziomie to jeszcze okej, no rozumiem, ale tutaj akurat, co prawda na tej serii nie chodzi o to, żebym zarabiał, nie? Ale to, no nie za bardzo, nie? O, i tej drogi za bardzo nie lubię, nie? To jest właśnie jedna z tych rodzajów dróg, one są maszynowo robione, tak więc... One teoretycznie ładnie niby wyglądają, wiecie co? Ale, no nie wiem, jakby tu był asfalt położony taki, wiecie? No to chyba fajnie by to wyglądało. Jakaś taka niby... No nie no, albo jakiś shooter w tym sensie, że jakiś wir. To może by fajnie wyglądało. No takie, taka jest, wiadomo, to są takie rzeczy, które się mogą mi podobać, a komuś mogą się nie podobać. Albo odwrotnie i tak dalej, to jest kwestia gustu. Dobra, tutaj się sprzedaje... Aha, dobra, bo tutaj można tak. Z której strony? To jest chyba punkt sprzedaży, ale to... Nie widziałem jeszcze, że nigdy takiego budynku, chyba. Chyba, że to też są te tekstury zmienione i dlatego lens zmyłki, ale nie widziałem. Ten murek też mi się podoba. Fajnie wygląda, nie? Dobra. Lecimy sobie dalej. Wiatka, pyk. Tej słomę się na pewno sprzedaje, z tego co widzę, czyli dalej trzeba chyba jechać, co nie? No dobra, co się będzie patrzało. W sumie wiecie co, zrobię sobie coś takiego, o, a nie, dobra, tu już widzę. Oznacz miejsce, no. O, widzę, dobra, no i proste. No i tutaj już jest ogarnięte. Aha, to wtedy też byłem tutaj, jak to ogarniał Daniel, też byłem na tym jego live'ie. Jeszcze się tak dziwiłem, bo te, zaraz wam pokażę. Te budynki to mają bardzo, ale bardzo wąskie drzwi. Zobaczcie, jakie te drzwi są wąskie. I te schodki tutaj nie, ale właśnie wtedy miałem bekę, jak on to robił i tak i się śmiałem z tego, że one są takie małe. Tutaj chyba są takie małe. No, dokładnie pamiętam. Zobaczcie, jakie malutkie schodki. Drzwi są tutaj w miarę okej, ale schodki są. No jakoś tak dziwnie to jest tutaj, co nie? A tutaj ta droga, na co? Dlaczego tutaj jest? Słuchajcie. Co tu jest? A nie, to są koła, dobra. Podamy stąd. Troszeczkę pojeździmy, bo nie mam okazji, żeby pojeździć po tej mapie. A tak jak mówiłem, wizualnie mapa bardzo fajnie się prezentuje. No, co innego, bo tu są te górki i tak dalej, to fajnie jest zrobione. Ale co innego jest, jak tutaj trzeba robić, co nie? Już się przekonałem o tym. O, to mi się podoba, to jest fajnie zrobione, dobra. I sobie tutaj wjeżdżamy. Ile mam? 68 tysięcy. Będzie mi stać spokojnie kupić beczkę, chociaż ja wiem. Zobaczcie, już przeskoczyła mi ta faza. Nie będę i tak już nawoził. Chyba, że... Nie, chociaż nie. Mógłbym kukurydzę nawieźć. Kukurydzę mógłbym jeszcze spokojnie nawieźć. Mam dosyć dużo tej kukurydzy. Więc spokojnie mógłbym nawieźć tą kukurydzę. Chyba kupię tą beczkę. To zaraz, znaczy już znalazłem, fajna beczka nawet, a dobra, to nie będę pokazywał, w następnym odcinku będziemy może sobie ogarniali to. I teraz tak, tutaj można kupować wszystko, tak? Czyli czarnogłówka, owce można, konie i tam dalej, i tak dalej, wszystkie krowy. Aha, dobra, ale my sprzedajemy sobie te, i teraz tak, raz, ciekawe ile tutaj będzie, ile zarobię łącznie, 6 tysięcy. Ja wiem, no to jest dosyć dobry pieniądz, 6 tysięcy, nie? Dobra, R. A w zamian sobie kupię, o właśnie, te maciory. Albo te, no one w sumie takie same są, nie, chociaż nie, cena jest większa. Ja, dlaczego? Dobra, wiecie co, ja, jakie ja tam mam? Mam tam chyba puławskie. To tak, kupię sobie raz, dwa, trzy, cztery, czyli będą cztery takie. I cztery tak. I jeszcze dwie. Raz, dwa,
Czyli łącznie 5000 zapłacę. One będą się zaraz rozmnażały, nie? Bo już one są dorosłe, tak? Spokojnie. Dobrze myślę? Raz, dwa, trzy, cztery. To będę miał 8. Dobra, więcej nie kupuję, bo one będą w tym samym wieku. Chociaż nie będą się prosiły tak samo. Poczekajcie, są. Wizualnie się różnią. Aha, dobra. Dobra, czyli elegancko jest, dobra, czyli cyk. Tutaj powiem wam, że taka, no ja wiem, czy taka uwaga, fajnie by było, gdyby było trochę więcej miejsca, bo zobaczcie, ja tutaj ledwie co się zmieściłem, a ta przyczepa do przewozu zwierząt nie jest zbyt duża, jak gdyby. No czy może te, jeszcze coś zauważyłem, nie wiem, czy czaicie bazę, ale zobaczcie, mi się wydaje, że ten ciągnik ma słaby promień skrętu. Zobaczcie, tak na maksa można skręcić tutaj koła. Też ja wiem. Nie, no nie jest tak źle. Nie, no nie jest tak źle, ale ja wiem. Miałem takie wrażenie. Dobra, lecimy sobie do tego, do chlewni. Teraz już mam nadzieję, się nie zgubimy. Trochę był fail, no. Jak zwykle, Anton coś jakąś głupotę strzeli. Ale znaczy wiedziałem, że w którym kierunku mniej więcej, ale tutaj akurat jest tak zrobione, że są, jest wjazd tutaj i wjazd tutaj. Fajnie ten rzepak wygląda. A co to jest? Poczekajcie. Aha, poczekajcie, bo to jest lucerna, tylko że już jest taka. Ciekawe, czy to się muci? W ogóle, czy to można by muć? Nie, to jeszcze rośnie. Powiem wam, że kurczę. Fajna jest, ale widziałem lepsze lucerny, nie? Chociaż ja wiem. Daleka, to może i fajnie to wygląda. Ale widziałem trochę inne lucerny, powiem wam, i chyba tamte mi się bardziej spodobały. Dobra, lecimy sobie z tutaj. Ten rzepak naprawdę robi różnicę. Tak więc tak lucerna wygląda. Ciekawe, czy można ją na ziar. Nie, dobra. Na masę. Chociaż zaraz zobaczymy. Wiem, że na pewno można robić. Ja nie mam świń, ale gdy. Znaczy nie mam krów, ale gdybym miał krowy, to można robić normalnie siano też z tej lucerny. I są bele. I bele są też tutaj zrobione specjalnie na tą mapę. Więc. Znaczy nie wiem, czy akurat specjalnie na tą mapę, ale. Różnią się. Siano na przykład z lucerni jest, różni się od tego siana, które jest normalne, standardowe siano. Ciekawe jak to jest na sezonach, bo ta trawa jest, wiecie, semi dry grass. Nie wiem jak tutaj jest to rozwiązane. Ciekawe. No, może dobrze, że tych krów tutaj nie mam, bo nie wiem jak to mogło tutaj by wyglądać. Chociaż. No nie wiem, może to Daniel ogarnął, a może to jest ogarnięte po prostu. Ja tego nie wiem. Dobra, to nie będę się tutaj wydurniał i mówił, że coś może być problemem, bo może akurat to nie być problemem. Dobra, lecimy. Teraz tak, żebym się nie zgubił. Zaprzężytem w lewo. A już widzę, 122 po moje pole. Sprzężytko elegancko. Tutaj będzie ciekawie to wymucić moim kombajnem, bo ja mam dosyć duży kombajn, szczerze mówiąc. On nie jest aż taki ma. Czy ja wiem? W sumie aż taki duży to też nie jest, nie? Dobra, tutaj się jakoś doczłapałem. Dobra, tylko żeby mi nie zgarnął. No właśnie, ten ruch uliczny to tutaj jest, wiecie. Wąsko jest i zobaczcie. No i nie przejadę. No i jeszcze trąbi na mnie. Trochę wąskawo jest, nie? Tego będę musiał sponiewierać. Przeciągnę ci dziadu jeden, czekajcie. Będę musiał cofnąć, aż on się tutaj ten wyrówna. Podjedziesz? Dobra, podjechał. Ja cię kręcę, ale to jest katastrofa trochę z tym. Z tym ruchem. Ten ruch mnie troszeczkę tutaj dobija, czekajcie. Tutaj cofnę i tu może stanę. Jeszcze są te barierki. Już w ogóle nie mogę nigdzie wjechać. Czekajcie, może tutaj zjadę gdzieś na pobocze. Chyba, że na drugą stronę mu przejadę. No ten ruch trochę dobija, no. Oczywiście. A można go sobie wyłączyć, wiadomo, nie? Dobra. Ale się nie buguje, to tyle. Tyle dobrego, nie? Znaczy, gdyby tu jeszcze były pojazdy, te samochody osobowe, to jeszcze można by to jakoś w miarę ogarnąć. Ale już z tą betoniarką, no to te drogi są troszeczkę za wąskie, nie? Mi się tak wydaje. Dobra, i zobaczcie, następna betoniarka, dobra, uciekam od razu.
Cyk, przejedziesz. Dobra. A może to i w sumie okej. Okay. Trzeba, wiecie, śledzić betoniarki wszystkie i odpowiednio wcześnie reagować. Dobra, tutaj sobie zjedziemy. A właśnie zobaczę, jak ty mnie sponiewierasz. A nie, to tyle dobrego, że się zatrzymałeś. Dobra, lecimy sobie. Jeszcze trąbi na mnie, dobra. Spadam w każdym bądź razie. Fajnie się, troszeczkę będę musiał pojeździć, 13.50. Już więcej świń nie będę sprzedawał, ale jeszcze mam tak. No to trochę zarobię na tych świniach jednak, nie? Przy czym ja wiem, czy to taki dobry zarobek, no tak lepiej jednak, żeby mieć maciory. Mi się wydaje, że tutaj akurat na tym geo tutaj widocznie lepiej jest jednak mieć maciory, bo na ten... Na tucznikach to tutaj dużo się nie zarobi. Kurczę, ale tutaj pod górkę się jedzie. Ja cię kręcę, zobaczcie. O, tutaj trochę przesada jest z tym podjazdem. Powiem wam, że naprawdę w niektórych... Znaczy... Wszyscy mówią, fajna mapa, fajna. Też mówię, że fajna, ale... Fajna jak się tak popatrzy, nie? A jak się już zaczyna robić... No, to już widać, że to jest... Znaczy ja wiem, problem. Wymagająca jest po prostu mapa, nie? W tym sensie, że te drogi są trochę takie, nawet widzieliście, ten ruch uliczny. Przecież to akurat, powiem wam, że to bym zmienił. To bym akurat, to ja bym to jako, uznaję jako, że to nie jest fajne. Dobra, to są właśnie te, co tak? Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze ja to zrobiłem? Gdzie są teraz, to teraz potwierdź. I teraz tak, R. Kurczę, chyba nie tak kupiłem je. Mało puławskich mam. Kurczę, chyba nie tak. No dobra, to sprzedaję te warchlaki niby. Trochę duże, trochę duże jak te, jak na warchlaki, co je? One powinny tak około 30 kilo być. One tak się kupuje, ja się tak kupuję. Jak się kupuje, to one mają 35 kilo i chyba 3 miesiące. 4 miesiące, tak to jest, czyli to generalnie jest ok, nie? Dobra, lecę sobie z następnym kursem. Trzeba zarobić na tą beczkę. Czyli teraz 6000 spokojnie dostanę. Sprzedam tamtą beczkę Ericssona. Spokojnie, będę miał kasę na tą beczkę, nie? A jeszcze, kurczę, potrzebuję opryski. Na chwasty, bo mogą mi się chwasty wrzucić. Kurczę, ale... Ja cię kręcę. Wygniotłem swoje pole tutaj. No, nie, jednak ten ciągnik coś ma, nie wiem, czy... Mi się wydaje, że jednak ten case jest z tego darmowego DLC, tam stare, ale dobre, czy coś takiego. Powiem wam, że on ma chyba taką problem, albo w ogóle tam jest troszeczkę też zrąbane ta droga. Mi się nie podobają nigdy te drogi, jak są pod kątem prostym ładowane, jeszcze z górki. Chociaż, nie wiem, z drugiej strony można powiedzieć, że jest wymagające, że tam trzeba było po prostu Anton... Pojechać powoli, nie popatrzeć, a nie z tej góry ładować. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.